Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie z Wrocławia. Dzisiejszej niedzieli usłyszymy hasło, które wyjęte jest z księgi proroka Jeremiasza. Słowo, myślę, bardzo dla nas cenne i słowo wypowiadane bardzo często w naszych domach, w naszych kościołach. To jest prośba. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony. Siostry i bracia, w Chrystusie od bez mała 2 lat myślę, że te słowa pojawiają się dużo częściej w naszych domach, w naszych kościołach, w naszych szpitalach niż wcześniej. Bo owszem, prośba o zdrowie, prośba o to, abyśmy dobrze się czuli, abyśmy mogli przeżywać to życie w godności, ale też i w dobrym samopoczuciu, zawsze jest człowiekowi bliska. A kiedy pojawia się doświadczenie, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, pojawia się pandemia, usilnie wypowiadamy te słowa prośby. Uzdrów mnie, Panie, wybaw mnie, chcę być wybawiony. I to jest pierwsza myśl, która pojawia się, gdy odczytujemy hasło tej niedzieli. Ale nie jedyna. Bo wiemy chyba doskonale, że Bóg nie działa tak jak automat, nie działa tak jak maszyna do spełniania życzeń. Nie zawsze działa, często ku naszemu smutkowi, tak jakbyśmy chcieli. Bóg ma swój pomysł na nasze życie i powinniśmy to z pokorą przyjąć. Słowo hasła, które wyjęte jest z księgi Jeremiasza, ma swoje drugie dno. I zobaczymy je dokładnie, jeżeli spojrzymy na to słowo przez pryzmat dzisiejszej Ewangelii. Bo w 2 rozdziale Ewangelii Marka rozgrywa się niezwykła scena. Tłum znowu okrążył Chrystusa. Spotkali się w domu, w którym on przebywał. Jest ich tak wielu, że już nikt więcej do tego domu nie może wejść. Bliscy, którzy niosą na noszach paralityka, muszą być zdruzgotani. Musi być im przykro. Znowu się nie udało. Znowu zawiedliśmy. Znowu to uleczenie, które było tak wielkim pragnieniem, odsunęło się w czasie. A może w ogóle straciliśmy na nie szansę? Ale szansa się pojawia. Jest otwór w dachu. Chory nagle znajduje się u stóp Chrystusa. I drodzy, co słyszy? Odpuszczone są Twoje grzechy. Odpuszczone są Twoje grzechy. Dopiero później Chrystus powie do niego: wstań, weź łoże swoje i idź. Musimy pamiętać także, odczytując słowo hasło dzisiejszej niedzieli, że człowiek chory w tradycji, w teologii żydowskiej, to jest człowiek grzeszny. Człowiek doświadczony to jest grzesznik. Przypomnijmy sobie przyjaciół Hioba, którzy przychodzą do niego w chwili próby. Może po prostu człowiek to jest grzesznik. I Bóg wysyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby tego grzesznika, człowieka, mnie i ciebie, przywrócić do światła, przywrócić do wolności, ofiarować wybawienie. Tylko czy wypowiadając te słowa: uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, myślimy o takim właśnie wybawieniu? Trzymajmy sobie to pytanie. Czy pragniemy tego uzdrowienia, które Bóg oferuje nam w pierwszej kolejności?